Czołem strażacy! Dzień dobry, drodzy słuchacze i oglądający chrześcijańską telewizję internetową w środę 4 maja 2022 roku w Międzynarodowym Dniu Strażaka. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. A są to słowa zapisane w Psalmie 127, gdzie w 3 wierszu czytam: oto dzieci są darem Pana. I drugie hasło dnia, które wyjmuję z Ewangelii według świętego Marka z 9 rozdziału, gdzie w wierszu 36 i 37 czytam: Jezus wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Tyle słów haseł dzisiejszego dnia. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Ileż radości gości w życiu człowieka, gdy rodzina się powiększa, gdy można popatrzeć, jak na świat przychodzi dziecko. Radość jest ogromna. Ona jest jeszcze większa, gdy dziecko jest zdrowe i nic mu nie dolega. Potem jako rodzice możemy patrzeć, jak dziecko dorasta, zaczyna sobie radzić w codziennym życiu. A my, rodzice, musimy tylko i wyłącznie pomagać i ewentualnie pomóc skorygować zachowanie i postępowanie. Niewątpliwie jesteśmy też odpowiedzialni za religijne, bogobojne wychowanie swoich dzieci. To przecież nasz chrześcijański obowiązek. Wszak w dniu chrztu świętego naszych dzieci ślubowaliśmy, że będziemy dochowywać wszelkich starań, aby to dziecko kroczyło z Chrystusem, w Chrystusie i przy Chrystusie. Tylko czy ja w pędzie dzisiejszego życia, pośród codziennych trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu, dobrze pamiętam z przyjętych na siebie rodzicielskich obowiązków? Dziś Pan Jezus stawia przed nami dziecko. On bardzo wyraźnie przypomina nam, że ma staranie o każdego człowieka. To my jesteśmy dziećmi. Rzeczywiście jesteśmy dziećmi swoich rodziców, ale przede wszystkim jesteśmy dziećmi Bożymi. To Bóg przyjął nas w poczet swoich dzieci. On zaliczył nas w poczet swojej rodziny. Jednakże czyniąc to, zagwarantował swoją opiekę, swoje wsparcie, swoją pomoc, mówiąc inaczej, swoje błogosławieństwo i łaskę. Jesteśmy w Bożych, ojcowskich rękach. Możemy naprawdę czuć się pewnie i bezpiecznie, jak dziecko w rękach swoich rodziców, czy też w bliskości swoich rodziców. I właśnie tu uwierzytelnia się słowo Bożego męża: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dziś w dwóch wersetach Markowej Ewangelii Jezus przypomina nam o służbie, trudnej, odpowiedzialnej służbie. Jesteśmy niewątpliwie odpowiedzialni za wychowanie najmłodszego pokolenia. To my, strażacy, swoją służbą, ratowniczą służbą, ale i prewencyjną, przyjmujemy dzieci, Boże dzieci, i zapewniamy im ratunek i bezpieczeństwo. To jest niewątpliwie piękna, humanitarna służba, zasadzająca się na Chrystusowym prawie miłości i dobroci, bo ona ratuje największy Boży dar, jakim jest życie. Ta służba nie jest wybiórczą. Ta służba nie segreguje, nie klasyfikuje, ale ona jest czynem,
poprzez który drugi człowiek może zobaczyć tego, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący, dobrotliwy Bóg. Aby cały czas taką była strażacka służba, aby cały czas taką była nasza codzienna chrześcijańska służba, która nie jest głucha na głos błagających o pomoc, która nie jest obojętna na wyciągnięte ręce drugiego człowieka, ale ona pozwala uchwycić się Chrystusowi. Potrzebujemy, kochani, Chrystusa, aby w imię Chrystusa realizować sztandarowe zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Daj, Panie Boże, by działo się to wśród nas i pośród nas. Amen. Módlmy się. Wielki Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty powołałeś nas do służby ku chwale Twojego świętego imienia. Dziękujemy Tobie za to, że i my możemy mieć wpływ na wychowanie najmłodszego pokolenia. Pomóż nam przyjmować dzieci, brać je na ręce i uczyć kroczyć drogą, którą Ty jesteś sam. Dziś, Wielki Boże, dziękujemy, że możemy żyć w wolnej ojczyźnie, w której przed 30 laty powołałeś Państwową Straż Pożarną. Dziękujemy za tych, którzy przygotowywali stosowną ustawę. Dziękujemy za wszystkich dowódców, komendantów, którzy swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą pomagali i pomagają wszystkim służącym formacji Państwowej Straży Pożarnej realizować powierzone zadania. Dziękujemy za każdego ratownika i jednocześnie ośmielamy Cię prosić o ducha mądrości, łaski, miłości, zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka. Niechaj nasza służba świadczy o pełnej realizacji przykazania miłości. Osłaniaj nie tylko w akcjach tarczą swej opieki i chroń przed wszelkiego rodzaju złem, które ma przygnębić i zachwiać fundamentami wiary i strażackiej służby. Pomóż nam z godnością nieść sztandar strażackiej służby oraz pomóż patrzeć na przodków i przewodników wiary, aby swą wierną, ofiarną, pełną poświęcenia i oddania służbą dalej służyć Ojczyźnie i jej obywatelom. Prosimy, dobry Boże, bądź z nami i błogosław nam teraz i na wieki. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, życzę Wam wszystkim błogosławionego dnia, strażacy, dobrego świętowania. Wszystkim strażakom awansowanym na wyższe stopnie, wyróżnionym, odznaczonym, serdeczne gratulacje. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Z Bogiem!